Witam serdecznie widzów telewizji MTV24 na naszym komfortowym lecie. Przystanek Kryniczanka, a jak Kryniczanka, to nasz specjalny gość dzisiejszego spotkania, pan Wiesław Pióro, prezes uzdrowiska Krynica Rzygiestu. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, fantastyczna woda i teraz zaczniemy może od, mam nadzieję, fantastycznej wiadomości. To Kryniczanka jest nominowana do nagrody w naszym plebiscycie Dobre bo Zdrowe 2020 telewizji MTV24 i Szczypty Luksusu. I teraz prosimy się ucieszyć albo też przekazać coś naszym widzom i organizatorom konkursu. Bardzo się cieszę, że Kryniczanka jest nominowana w tak prestiżowym konkursie. Ale też warto sobie przypomnieć, że Kryniczanka jest wodą wyjątkową, bo po pierwsze historia rozlewnictwa wód mineralnych w Polsce rozpoczęła się właśnie od wody Kryniczanka, czyli sam ten fakt zobowiązuje, jak również to, że Kryniczanka jest gazowana naturalnym dwutlenkiem węgla, który powstaje w wydobyciu wody leczniczej Zuber. I to też jest jakby dodatkowy ewenement, jeżeli chodzi o wodę mineralną Kryniczanka. Tak więc Kryniczanka jest w pełni ekologiczną wodą mineralną. Czyli rozumiem, że ta nominacja jest zasłużona, bo samo zdrowie. Znaczy ja dziękuję za tą nominację, ale rozumiem, że to konsumenci zdecydują, czy jesteśmy warci tego miana. Tak. O to będziemy walczyć. Od razu powiemy naszym widzom, że wystarczy wysłać SMS, bezpłatne SMS, mając państwo pakiety SMS-owe bezpłatne, więc wysyłacie i głosujecie na Kryniczankę, wpisując na numer 510 223 506 SMS w treści Kryniczanka, swoje imię i miejscowość, z której wysyłany jest SMS. Można z jednego numeru 10 takich bezpłatnych SMS-ów wysłać w ciągu 24 godzin, a szczegóły znajdziecie na www.mtv24. A ja teraz przechodzę, panie prezesie, do tematu. Rozpocznijmy od wiosny, kiedy niestety wszystko się zamroziło. Niestety wszystko się zamroziło, po prostu samo życie. Tak jak podczas spotkań z załogą wielokrotnie powtarzałem, że żadne studia, żadna szkoła nie uczyła nas postępowania w tak trudnej, w tak wyjątkowej sytuacji, ale teraz z perspektywy tych pierwszych doświadczeń, bo sytuacji covidowskiej nie możemy oceniać w czasie przeszłym, bo ten problem w dalszym ciągu trwa. Natomiast no, jesteśmy mądrzejsi już o pewne doświadczenia i wiemy, jak reagować, jak się zachowywać w tej wyjątkowej sytuacji. I to też jest związane z uruchomieniem naszej działalności leczniczej, jak zarówno w stosunku do klientów Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i do klientów komercyjnych, bo niestety klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach prewencji rentowej no w dalszym ciągu nie mogą korzystać z zabiegów, ale mamy nadzieję, że w najbliższym czasie ta grupa klientów dostanie również zielone światło i będziemy mogli również świadczenia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizować. Tak więc dla nas jako spółki, jako znaczącej spółki w Krynicy Zdroju, jako znaczącej spółki branży uzdrowiskowej, kwestia bezpieczeństwa jest priorytetem bezwzględnym. Zarówno mówimy tutaj o bezpieczeństwie pracowników, jak i gości, którzy goszczą w naszych obiektach, zarówno w tych obiektach sanatoryjnych, jak również w obiektach kulturalnych, bo taką działalność też będziemy wznawiać lada moment. No właśnie, teraz dochodzimy do tego momentu odmrożenia. Mamy wakacje, zbliża się sierpień, tradycyjny miesiąc, gdzie zawsze dużo się dzieje w Krynicy, dużo muzyki. I dowiedziałem się, że państwo w ramach promocji marki Kryniczanka i w hołdzie wielkiego śpiewaka Jana Kiepury organizujecie taki cykl koncertów właśnie związanych z uczczeniem mistrza i też danie naszym gościom odrobinę radości. Mogę prosić o więcej informacji, od kiedy, do kiedy i czego się możemy spodziewać? Oczywiście spółka Uzdrowisko Krynica Rzygiestu, którą mam
zaszczyt zarządzać, działa na płaszczyźnie trzech takich głównych filarów. Oczywiście pierwszy filar to jest wydobycie i produkcja wód mineralnych i leczniczych. Drugi filar to jest działalność uzdrowiskowa na bazie tych surowców naturalnych, którymi dysponujemy. No i trzeci filar to jest potencjał lokali, którymi dysponujemy, w tym głównie pijalni głównej, jak również sali balowej w Starym Domu Zdrojowym. I w oparciu o te obiekty też realizujemy tak zwaną działalność dodatkową, ale to jest działalność stricte związana z promocją naszej marki, z promocją uzdrowiska, z promocją Kliniczanki, ale to też chciałbym podkreślić, że to jest takie trochę działanie w kategoriach takiej społecznej odpowiedzialności biznesu, bo nie da się tutaj promować Kliniczanki bez promocji Krynicy i vice versa. Te dwie nazwy są stricte z sobą związane. Przecież wiemy, że od wieków kuracjusze przyjeżdżają do Krynicy dla wód, prawda? Czyli ta woda jest tym motorem napędowym dla niedowiarków. No, sytuacja ostatniego kwartału udowodniła, że to jest prawda. Stanęła działalność uzdrowiskowa. No i od razu ten potencjał nie tylko kuracjuszy, ale również klientów komercyjnych diametralnie się zmienił. Tak więc w ramach tej działalności, a jeszcze chcę dodać, że przecież uzdrowisko, czyli nasza spółka, to nie tylko spadkobierca tradycji wydobycia i produkcji wód mineralnych, ale też jesteśmy spadkobiercą no, wielu ważnych postaci dla tego regionu, w tym Nikifora Krynickiego, czy właśnie wspomnianego tutaj Jana Kiepury. Czyli też w ramach tego, że jesteśmy spółką publiczną, to też nas w pewnym sensie zobowiązuje do podtrzymywania tej tradycji, a jeżeli tą tradycję, to dbanie o kulturę można połączyć w efekcie synergii z naszymi wodami mineralnymi czy leczniczymi, no to po prostu takie działania podejmujemy i w ramach tego cyklu koncertów w tym roku odbędzie się w sumie 5 wydarzeń. Będą to wydarzenia zorganizowane 4 w pijalni głównej. Jedno wydarzenie będzie wydarzeniem plenerowym właśnie przy obiekcie Patli, czyli z tym obiektem kultowym związanym w sposób szczególny z Janem Kiepurą. Czyli przez takie działania chcemy pokazać ten pewien element nierozerwalności. Nie da się oddzielić Jana Kiepury od Krynicy, nie da się Krynicy oddzielić od Kryniczanki. Nie da się nawet Patry oddzielić. Dokładnie tak. Także pomimo no, funkcjonowania w systemie reżimu sanitarnego, oczywiście śledzimy zarządzenia i rozporządzenie Rady Ministrów i również zalecenia GIS-u. Oczywiście nie zrobimy niczego, co jest niezgodne z obowiązującym prawem, ale tak jak powiedziałem wcześniej, że w obiektach sanatoryjnych dla nas bezpieczeństwo pracowników i gości jest priorytetem bezwzględnym, tak więc również taka zasada będzie obowiązywała przy organizacji tychże imprez w pijalni głównej. Czyli ten reżim fitosanitarny naprawdę będzie bezwzględny i tutaj już bardzo proszę wszystkich naszych klientów o stosowanie się do tych zaleceń, bo to nie jest nasze widzimisię, to nie jest uprzykrzanie komuś życia, tylko to jest po prostu kwestia naszej odpowiedzialności za nasze wspólne bezpieczeństwo. Panie prezesie, o programie za chwileczkę, ale też chciałem wrócić do wody. Bo woda, Kliniczanka, marka sama w sobie, ale połączenie dwie marki mamy. Na jednej butelce mamy Graszynę Brodzińską i Kliniczankę, czyli dwie wartości dodatnie, można powiedzieć. Jak to się stało, że tak wielka gwiazda trafiła do Kliniczanki?
Jak znaczy fani twórczości Jana Kiepury wiedzą, że od dziesiątków lat pani Grażyna Brodzińska jest związana również z twórczością Jana Kiepury. Bywała bardzo często gościem festiwali imieniem Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. I też od jakiegoś czasu w ramach czy to koncertów noworocznych, czy innych imprez, no podjęliśmy taką szerszą współpracę. No i taki może gra słów. Pani Grażyna Brodzińska jest skojarzona jako kobieta z klasą. No a Kryniczanka to też jest woda, to też kobieta i to też woda z. No i tutaj każdy może sobie dopowiedzieć to co chce. Także uważam, że to połączenie jest bardzo ważne, bardzo istotne. No i dlatego też ten koncert finałowy w ramach tego cyklu jest koncertem właśnie z Grażyną Brodzińską. Oczywiście on był planowany w miesiącu sierpniu, no ale wiadomo, no, sytuacja zmienia się dynamicznie, no i my terminy też zmieniamy w miarę potrzeby, żeby no, uzyskać najlepszy efekt promocyjny, tak jak wspomniałem wcześniej. Panie prezesie, kto będzie wykonawcą, no, jeśli możemy już coś zdradzić? Wiemy, że będzie fantastyczna Grażyna Brodzińska. I jakie jeszcze mamy wisienki na torcie podczas tego tygodnia z Kryniczanką? Jeżeli chodzi już o program tego cyklu, to tutaj odsyłam do pani Marty Adamczyk, dyrektora marketingu spółki, także ona ze szczegółami przedstawi, co będzie się działo na scenie pijalni głównej, a naprawdę warto. I tu jeszcze raz pragnę podkreślić, bo też takie sygnały nas dochodzą, że my robimy coś w zamian. To nie jest jakiekolwiek działanie w zamian czegokolwiek, czy nie jest to działanie wymierzone przeciwko komuś. Po prostu realizujemy swoje zadanie, bo jako spółka publiczna nie tylko jesteśmy nastawieni na zarabianie pieniędzy, ale też jesteśmy rozliczani z takiej pracy właśnie w sektorze społecznej odpowiedzialności biznesu. No chociażby ostatnie wydarzenia związane z izolatorium pokazały, że my jako spółka publiczna, jako spółka Skarbu Państwa i tutaj też z tego miejsca chciałbym podziękować właśnie mojej załodze, która stanęła na wysokości zadania, bo przecież jesteśmy obiektami służby zdrowia, jesteśmy spółką publiczną. To w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzi, jak nie my, to kto? Także na nas spadła no, nieprawdopodobna ilość hejtu. Wzięliśmy to na klatę, ale uważam, że to było nasze zadanie i z tego zadania wywiązaliśmy się bardzo dobrze. To samo w kwestii tego cyklu. Oczywiście to jest działanie w zupełnie innym wymiarze, ale też zdajemy sobie sprawę z tej naszej odpowiedzialności, nie tylko za los naszej spółki, ale też na przyszłość całej Krynicy, no bo przecież my jesteśmy głównym spadkobiercą tych tradycji uzdrowiskowych i produkcji wód. Natomiast w ramach tej współpracy, no wiadomo, że dochodzi do jakichś tam tarć, zwłaszcza z Centrum Kultury, ale dla mnie na przykład jest rzeczą totalnie niezrozumiałą, że na chociażby na stronach internetowych Centrum Kultury w Krynicy Zdroju, no nie ma uzdrowiska jako firmy wspierającej kulturę w Krynicy Zdroju. Dla mnie osobiście to jest żenujące, bo przecież czy to są wydarzenia organizowane przez miasto, czy przez Centrum Kultury, to nasza firma zawsze jest partnerem, bo w głównej mierze te wydarzenia są oparte na obiektach, które są własnością naszej spółki. To jest przykre, ale rozumiem, że każdy ma jakąś własną filozofię działania. Po prostu my nie oglądamy się wstecz, patrzymy w przyszłość i najważniejsze jest to, żeby wykorzystać potencjał, w którym w danym momencie się pojawia.
No to w takim razie pięknie zabrzmiało, to ja mogę panu tylko powiedzieć, panie prezesie, że telewizja MTV24, będąc w uzdrowisku Krynica, i jest i w Krynicy, i w uzdrowisku, i z Kryniczanką, i również będziemy śledzić ten cykl fantastycznych koncertów, o których porozmawiamy z panią dyrektor jeszcze w dzisiejszym programie. Czego należy na zakończenie naszego spotkania życzyć panu, panie prezesie? No czego? Przede wszystkim zdrowia, bo to są życzenia, które w dzisiejszych czasach nabierają takiej szczególnej wartości. Wiedzieliśmy, że przed zarażeniem koronawirusem no nie uciekniemy. Wiemy, że Sądecczyzna teraz przeżywa wzrost tych zachorowań, ale z jednej strony nie możemy dać się zwariować, a z drugiej strony, jeżeli są zasady, to szanujmy się nawzajem i przestrzegajmy tych zasad, bo te zasady nie są przeciwko nam, tylko te zasady są dla nas. Jeżeli będziemy ich przestrzegać, to na pewno ryzyko zagrożenia będzie mniejsze i szansa na powrót do normalności, czy to w działalności uzdrowiskowej, czy hotelowej, czy kulturalnej, gastronomicznej, turystycznej i tak dalej, jeżeli będziemy odpowiedzialnie podchodzić do obowiązujących procedur, na pewno wszystkim będzie nam lepiej i to w krótszej perspektywie czasu. Czyli bardzo, bardzo zachęcam do takiego zdroworozsądkowego podejścia do obowiązujących procedur, bo one są dla nas, a nie przeciwko nam. A ja zapraszam wszystkich widzów do odwiedzenia uzdrowiska Krynica Żegiestów. Woda czeka, gościnność pana prezesa i załogi i wszystkich czekamy, zapraszamy. Tutaj naprawdę jest bezpiecznie, a jeszcze w naszym komfortowym lecie spotkamy się z panią dyrektor Martą Adamczyk, która opowie wszystko o tych fantastycznych koncertach sierpniowych. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymam kciuki za wszystkie wysłane SMS-y i mam nadzieję, że spotkamy się na gali finałowej wręczenia nagród muzycznego lata, zdrowego lata, dobre bo zdrowe. Takie statuetki jeszcze pan nie posiada, a widzę, że jest już duża kolekcja nagród, także dobre bo zdrowe. To będzie, mam nadzieję, kolejna cegiełka do tej wartości takiej pozytywnej Kryńczanki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu i jeszcze raz zachęcam do korzystania z tego pięknego, wartościowego, krynickiego potencjału, jakim są wody mineralne i lecznicze. Dziękuję bardzo. A ja tak odrobinę prywaty. Pozdrawiam panią Grażynę Brodzińską, z którą też mieliśmy nasza telewizja przyjemność porozmawiać i widzę, że w sierpniu będzie po raz kolejny, więc kupujemy, pijemy zdrowe, dobre bo zdrowe i muzyczne lato. Do zobaczenia.